Dzień dobry Państwu, rozmowy strajku, komentarze dnia. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski, witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Szczególnie miło po krótkiej przerwie. Porozmawiamy dzisiaj, czemu u Józia Bidena błyszczy pewna część ciała, lekko obśliniona, a także porozmawiamy już bardziej poważnie o 22 lipca, bo o tym zawsze warto mówić, tym bardziej, że oczywiście oficjalne media nabrały wody w usta nie po raz pierwszy, zdaje się, nie ostatni. Witamy jeszcze raz, Bojan. Nie wiem jak ty. Oczywiście mam pewien taki dyskomfort, że zaczynamy od Józefa Bidena, czyli człowieka, którego w zasadzie już nie ma, a nie od rzeczy poważnych, ale postanowiliśmy zacząć od tego właśnie tematu, dlatego że on dobrze charakteryzuje poziom mentalności, który zapanował w świecie euroatlantyckim, bo to nie tylko Polski dotyczy, ale od Polski oczywiście będziemy zaczynali. No, chcę powiedzieć jasno i niedwuznacznie, że jeżeli coś pan Biden, jak rzekłem na początku, ma mokrego, to ma mokrą dupę od lizania jej przez wszystkich lub prawie wszystkich jego miłośników. I ten pełen wazeliny, że tak powiem, hołd, który mu się oddaje, jest równie nieprawdziwy, jak i obrzydliwy, mówiąc szczerze. Ja zacznę od pana Bartosza Węglarczyka, redaktora naczelnego Onetu, który i oczywiście to, co Bojan u mnie uwielbia, czyli... Przepraszam, zaczniesz od Bartosza Węglarczyka, a potem ciśnienie będzie jeszcze narastało, to rozumiem, że odważnie, no dobrze. No i teraz zacytuję tegoż właśnie Węglarczyka. Pod naciskiem swoich przyjaciół i sojuszników Joe Biden podjął najbardziej dramatyczną decyzję, jaką może podjąć amerykański prezydent. Postanowił odstąpić od walki o drugą kadencję w Białym Domu. To decyzja dobra, a Biden zasługuje na olbrzymi szacunek. Ja myślę, że są jeszcze bardziej dramatyczne decyzje u prezydentów amerykańskich, ale skoro pan Węglarczyk uważa inaczej, to oczywiście nie ma o czym... Nie ma o czym. Kim jesteśmy, żeby się sprzeczać z Bartoszem Węglarczykiem? Oczywiście. Joe Biden, mówi Węglarczyk, jest dobrym prezydentem, popełnia błędy, czasem bardzo poważne. Ucieczka z Kabulu. Hashtag królestwo banału. Tak, ucieczka z Kabulu do takich należała. Rozumiesz, czyli USA powinny zostać w tym Afganistanie i dać się po prostu natłuc jak w Wietnamie. Więc właśnie popełnia błędy, czasem bardzo poważne, jak każdy prezydent, ale jego, uważasz, stalowa wiara, wartość wolności jest niezaprzeczalna. Biden stanął na czele reakcji świata. Powtórz to jeszcze raz. Stalowa wiara. Stalowa wiara, wartość wolności jest niezaprzeczalna. Nie mogę. Biden stanął na czele reakcji świata demokratycznego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, reakcji tak silnej, że zaskakującej nie tylko dla samego Putina, ale także dla wielu obserwatorów na Zachodzie. Jest gospodarka USA ma się doskonale, twierdzi Węglarczyk, wbrew temu, co mówią krytycy Bidena. Biden odwrócił wiele z fatalnych, antyekologicznych decyzji Trumpa. Ten moment rozbujania amerykańskiej demokracji musi się jednak jak najszybciej skończyć. Potrzebujemy w Waszyngtonie lidera silnego, otwartego na świat, rozumiejącego sens i potrzebę sojuszu z Europą. No, ja ci powiem, ogólnie rzecz biorąc, jak słyszę, że używa się słowa sens i rozumienie w stosunku do Joe Bidena, to ja się troszkę denerwuję. Nie chcę się oczywiście naśmiewać nad biednym, starym, chorym człowiekiem, ale rzecz polega na tym według mnie, że już nie chodzi o samego Bidena, tylko o pewne mechanizmy, które panują w tym systemie całym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. I teraz te wszystkie pierdoły, które powygłaszali wszyscy, nie wiem, czy wszyscy, ale część polityków polskich i polityków europejskich i światowych, no naprawdę jest słowo daje, no, męcząca. Tusk, panie prezydencie, wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. A dawno się tak nie uśmiechałem. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję, być może najtrudniejszą w twoim życiu. Na szczęście Szymon Hołownia ograniczył się do jednego słowa. Odpowiedzialność.
Kosiniak-Kamysz. Prezydent Joe Biden nie będzie ubiegał się o reelekcję. Potus wzmacniał współpracę transatlantycką i z determinacją wspierał Ukrainę, co zwiększało poczucie bezpieczeństwa naszego regionu. Błagam cię. Dziękujemy za dobrą współpracę, panie prezydencie. Jak można tak kłamać? Jak można tak kłamać? Uważasz, Brejza, odpowiedzialna i rozsądna decyzja Bidena. Wybory w USA dotyczą całego wolnego świata, również nas, bardziej niż myślimy. No na szczęście jest jeszcze Anna Maria Żukowska. Jedyna słuszna decyzja. Czekamy na nową na nową nominację. I po angielsku dziękujemy za odpowiedzialność i pańskie przekonanie do wartości demokratycznych. No, Michał Kobosko, stary gracz, go Kamala. On już wie więcej niż ktokolwiek inny. No, on wykonał najdalszy rzut prawdopodobnie. Tak, od razu lizał, gdzie trzeba tam trochę dalej. Już zaczął, tak, język musi mieć rozdwojony. No dobra, śmiech śmiechem, ale to jest wszystko, tak mówię, ty bardzo ładnie zareagowałeś, a ja chciałem tak ładnie to podsumować. Jak można tak kłamać? No. Że decyzje Bidena, rozumiesz, były pokojowe, umacniały pokój, Bezpieczeństwo. Jak ja się czuję bezpiecznie w tym regionie? Teraz, bo ja nie umiem opisać, jak bezpiecznie się czuję. Przy granicy z Białorusią, przy granicy z Ukrainą, soldateska amerykańska. No naprawdę, tak bezpiecznie jestem wypełniony, tak naprawdę dumą natowską, zaraz się zacznę unosić. Ale stary, ty jesteś dumą natowską i w ogóle wstajesz rano, otwierasz okno i mówisz, jestem wolność. Wolność. Tak. Ten powiew wolności z rana, Maciej, to gdyby nie Joe Biden, to naprawdę, ja nie wiem, jakby to człowiek żył. Jakbyśmy żyli. Panie prezydencie, jak żyć? Nie no, Maciej, ale teraz tak, bo oczywiście poważnie się tego nie da skomentować, no nie możemy tego skomentować w kategoriach psychiatrycznych, ponieważ nie mamy takich kompetencji, natomiast chciałbym, żebyśmy spróbowali przyjrzeć się temu, no pod kątem na przykład jakichś analogii, porównań takich do sytuacji, które na przykład ty możesz wspomnieć jako osoba, która no żyła w PRL-u i PRL, jak wiemy, jest wyśmiewany z powodu między innymi takiej sztucznej rewerencji, którą trzeba było demonstrować za każdym razem, zwłaszcza wobec osób, które miały jakieś tam wysokie stanowiska, tam jakaś nomenklatura, jak to się mówiło i tak dalej. No i tam te wszystkie takie uroczyste zwroty, jakieś takie związki frazeologiczne, które niezbyt naturalnie brzmiały, no ale musiały oczywiście zostać zastosowane. I ja myślę, że nawet w dużej mierze ta krytyka PRL-u jest słuszna. Tylko że... Jak można dzisiaj, przepraszam, że się odwołuję do pytania, jak można, wiem, że to jest takie strasznie wpisane mocno w polską kulturę polityczną i nie należy się do tego odwoływać, bo to jest taka toksyczna triada w polskiej kulturze politycznej, czyli jak można, o Jezu, no dobra i to nie moja wina, natomiast no, trudno naprawdę tego uniknąć. No, jak można krytykować PRL za tego rodzaju nonsensowną czasem akrobatykę właśnie słowną, w momencie, kiedy robi się festiwal naprawdę niczym niewymuszonej od nikogo gorliwej, nie wiem jak to nazwać, no właśnie, no ty to chyba to najlepiej określiłeś, to znaczy to lizanie odbytu, zupełnie niepotrzebne, nic by się nie zmieniło, gdyby Brejza i Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk i Anna Maria Żukowska, gdyby tego nie napisali, nic by się w Polsce nie zmieniło, ale oni mają tak... Mało tego, w relacjach polsko-amerykańskich nic by się nie zmieniło. Ale oczywiście, że nic by się nie zmieniło, natomiast myślę nawet, że o wiele byłoby lepiej, o wiele bardziej poważnie byśmy wypadli, gdyby ktoś z naszych dyplomatów, albo przynajmniej jakiś podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych zwrócił się na przykład do ambasadora Brzezińskiego i powiedział, że Polska tutaj odnotowała tę zmianę i będziemy się temu przyglądali oczywiście z uwagą i wierzymy w rozumność tutaj amerykańskiej klasy politycznej i tak dalej. I myślę, że tego rodzaju asertywny komunikat, który byłby takim wyrazem tego, że my jesteśmy zainteresowani żywotnie tą sprawą, inna sprawa, czy powinniśmy być, ja w tej chwili tego nie chcę rozstrzygać, ale tego rodzaju komunikat na poziomie, który nie byłby takim, taką otwartą, naprawdę karykaturalnie rozdętą demonstracją lokajstwa, kompradorskiego lokajstwa. No, przepraszam, takich ludzi jak Szczerba, Żukow, bo to jeszcze Szczerba był, tam wielu było, prawda? Wszyscy ci, którzy wzięli udział w tym festiwalu po prostu obleśnego Lizańska,
oni tak naprawdę przysłużyli się w sposób dokładnie geometrycznie odwrotnie proporcjonalny sprawie, o której myślą z takim zadęciem. To znaczy im się wydaje, że im więcej będzie takiego, takiej cepeli po prostu, obleśnej, takiej, no, której nie da się, no wiesz, jest niesmaczne na każdym poziomie. Estetycznym, etycznym, politycznym, filozoficznym, społecznym, jakbyś o tym nie myślał, kulturowym i tak dalej, no to nikt takich ludzi nie szanuje. To znaczy nawet w sytuacjach ewidentnego podporządkowania, no to zawsze jest tak, no jak w słynnej piosence Wojciecha Młynarskiego. Ja bardzo lubię się powoływać na Wojciecha Młynarskiego, ponieważ jego teksty mają mnóstwo mądrości. Jest taka ballada o dwóch koniach. No i tam w tej balladzie o dwóch koniach jest o woźnicy, który strasznie chciał mieć władzę. I jeden koń był taki narowisty i strasznie tam rwał cugle i no taki był niegrzeczny ogólnie mówiąc, a drugi był strasznie spolegliwy. I w momencie, kiedy ten woźnica się denerwował, to strasznie prał tego spolegliwego, a do tego narowistego mówił uważaj, dlatego że jeżeli będziesz dalej niegrzeczny, to cię spotka coś takiego. To jest dokładnie to. I oczywiście mistrz Młynarski to przewidział w latach 70. i w innych okolicznościach to pisał, ale dzisiaj to, co demonstrują jakieś Anne Marie Żukowskie, Szczerby, ten Węglarczyk, cała ta polska po prostu bieda elitka, to jest nie do wytrzymania. To jest coś, co po prostu człowiekowi przytomnemu, czyni taką krzywdę intelektualną i jakąś moralną, że to naprawdę, nie mam słów. To ja się powiem. Ja miałem szczęście, nieszczęście, ale mieszkać w Związku Radzieckim dokładnie w czasie, kiedy zmarło trzech generalnych sekretarzy. Breżniew, Andropow i Czernienko. Rozumiesz? I oczywiście w polskiej prasie ówczesnej, ja nie mówię o radzieckiej, to już tam oczywiście była już na pewno według pełnego programu tam szli. Ale w polskej prasie oczywiście był festiwal takiego, powiedziałbym, lokajstwa pewnego, ale on był nawet nie lokajstwa, tylko takiego właśnie, takiej jakby to powiedzieć, niekoniecznie szczerego żalu, powiedziałbym tak, nie takiego sztucznego, nie to, że szczerego, bo szczery on był, a zaraz powiem dlaczego, tylko był taki trochę sztuczny. Szczery ten żal i wszystkie tego typu wypowiedzi, które wtedy w polskiej prasie były, brały się po śmierci Breżniewa, bo cała reszta tam już tak nie było. Po śmierci Breżniewa, dlatego że to towarzyszył temu niesłychany niepokój, bo kto będzie po Breżniewie, co się stanie? A proszę pamiętać, że to było już po stanie wojennym, czyli to takie rozchwianie obozu socjalistycznego już było faktem. Tak? Więc ten niepokój komentatorów czy dziennikarzy ówczesnych był zrozumiały i to, że oni go wyrażali tak, a nie inaczej, to jest jasne. Natomiast takiego lizusostwa, obrzydliwego, to ja sobie nie przypominam. Może mnie pamięć zawodzi. Ja się śmiałem z ojca, który był korespondentem wtedy w Moskwie, jak już umarł Czernienko, jako trzeci, i ojciec poszedł pisać jakąś szybką depeszę. Ja mu zaglądam przez ramię, a patrzę, a on pisze smutek i powaga. Mówię, ty ojciec, ty jako po śmierci Breżniewa tak samo zatytułowałeś to, weź to zmień, bo to będzie cały czas, że masz kalkę, smutek i powaga. Taki tytuł dał, rozumiem, się z niego śmiał. No ale wiesz, to wtedy tak mówię, mogę dzisiaj się na tym uśmiechać, nawet nie to, że śmiać, tylko ja to wyjaśnię. A czemu to lizusostwo jest? Ja tego nie wyjaśnię, bo nie wiem. Skąd to się bierze? Skąd się bierze ten pokład tego lizusostwa i takiego, wiesz, zaprzeczenia własnej godności, bo to już mniejsza w tym, że ktoś jest lizus, tylko że ktoś, wiesz, nie ma godności własnej. Do tego. Ale widzisz Maciej, to tutaj tu dotykamy moim zdaniem sedna problemu, dlatego że różnica pomiędzy tym, co było w PRL-u, jeżeli oczywiście moja interpretacja oparta wyłącznie na obserwacji tego, co zostało później już napisane i to i przez krytyków, i przez chwalców PRL-u, to mam wrażenie, że wtedy jednak było to
w dużej mierze wymuszone, dlatego że funkcjonowała taka formuła. I trzeba było to po prostu w tę formułę, w takiej formule należało się wyrażać a propos wszystkiego. No a zwłaszcza a propos rzeczy, które, czy a propos kadr, no, które gdzieś tam stały na samej górze tej nomenklaturowej drabiny. I wydaje mi się, że stąd między innymi nawet ludzie inteligentni, tacy jak twój ojciec, no, musieli się w jakiś sposób wpasować, no i wymyślali takie sformułowania, no, które z jednej strony pasowały tej systematyce, czy odzwierciedlały tę systematykę, ale z drugiej strony no, miały też właśnie ładunek smutku i powagi, czyli tego, co w takich okolicznościach należy wyrażać. I być może była to kalka, ale jednocześnie no, być może była to po prostu dobra konstrukcja na tamte czasy, no i na tamtą właśnie systematykę. Natomiast tutaj mamy element, moim zdaniem, gorszy o wiele pod kątem zwłaszcza tego, co ty nazwałeś odbieraniem sobie samemu godności. Ja dodam godności przyrodzonej i godności nabytej. To znaczy mam wrażenie, że mamy do czynienia ze spontaniczną reakcją ludzi, którzy w ogóle nie mają poczucia swojej własnej autonomii, czy na poziomie kulturowym, czy na poziomie, no zwłaszcza politycznym, czy w ogóle na takim poziomie społecznym. To znaczy im się wydaje, i to na tym właśnie polega to kompradorskie lokajstwo, no trudno to naprawdę inaczej jakkolwiek określić, to jest taki najgorszy typ kolonialnej administracji, która ma zinternalizowane głęboko to, że może wyłącznie świecić światłem odbitym metropolii, kolonizatora, innymi słowy. To znaczy mamy do czynienia z całą zgrają ludzi, którzy zostali zapisani po 1989 roku do polskiej klasy politycznej i którzy się zreprodukowali na jeszcze bardziej patologicznym poziomie i którzy mają bardzo silne wewnętrzne przekonanie, że są nikim, chyba że przyjdzie ktoś z USA i pochwali ich i powie im, że nie wiem, są wielkim narodem, wspaniałymi politykami, nie wiem, że są demokratami, że są tacy prozachodni, no nie wiem, no coś tam im powiedzą, jakieś komplementy, nie wiem nawet na jakie oni byliby tutaj najbardziej tacy podatni, że się tak wyrażę. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia, że należy to, na to patrzeć przede wszystkim jak na ludzi zahukanych, zastraszonych, bez godności, bez honoru i bez w ogóle samodzielności i autonomii. To znaczy widzimy ludzi, którzy zaobserwowali nagle jakąś drastyczną transgresję i natychmiast muszą coś zrobić, bo są po prostu tak rozedrgani i tak przestraszeni. No oczywiście sami nie mają pomysłu na żadną strategię czy taktykę, jak tutaj zagrać, żeby na przykład własną pozycję, nie wiem, przy tej okazji zbudować, rozbudować, czy w jakiś sposób podskoczyć na tej drabinie takiego, na tej drabinie stosunku, powiedzmy, stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I znowu, ja nie oceniam w tej chwili tego, czy to byłoby dobre, czy to byłoby niedobre, czy w ogóle takie stosunki w takiej systematyce, w jakiej to się w tej chwili układa i przy takiej architekturze powinniśmy mieć. Ale chodzi o to, że nawet w takich okolicznościach, jakie mamy w tej chwili, można postąpić mądrze. Natomiast tutaj mamy ludzi straszliwie zahukanych, przestraszonych, którzy nagle poczuli, że muszą coś natychmiast zrobić. Dlatego, że jeżeli nie zrobią, to być może na przykład ten kolonialny przywódca na przykład przestanie na nich spoglądać tak łaskawie. Albo tak. Na przykład ten kolonialny przywódca, wyobrażony zresztą, bo to jest przecież, wiesz, to nie istnieje dokładnie tak, jak oni sobie to wyobrażają, ale że ten właśnie kolonialny przywódca teraz zrobił coś i w ich wyobraźni teraz oni muszą zgadnąć, jakiej reakcji on oczekuje. No i próbują oczywiście nadskakiwać mu w taki karykaturalny sposób, a tam, jeżeli ktokolwiek to w ogóle zauważył, to się z nich śmieją. Śmieją się z nich po prostu i to jest kompromitacja nie tylko tych ludzi, ale to jest kompromitacja polskiego państwa, to jest kompromitacja polskiej państwowości, to jest kompromitacja polskiej polityki zagranicznej i co najgorsze, to jest kompromitacja nas. To znaczy nas, ludzi myślących. Tak. No ja, no mówię ci, ja jestem tym po prostu tak zażenowany, że no trudno mi w ogóle, no trudno mi wyrazić, wiesz, no poziom jakichś takich negatywnych emocji, które to we mnie zbudziło, ale no chciałbym wierzyć w to, że jakaś część polskiej opinii publicznej, no też się przynajmniej tym zniesmaczy. Miejmy nadzieję, ale wiesz co, ja się zastanawiam, czy to jest produkt, jakby to powiedzieć, 30 lat trzeciej RP, czy my zawsze tacy byliśmy. Bo to jest interesujące, bo weź na przykład dzisiaj, bo wczoraj wyście mieli doskonałą rozmowę na temat Trumpa. I nie pamiętam, czy to ty, czy Kamil. Nie, ty to chyba mówiłeś, że Trump jest tak zadufany w sobie,
że on nie dopuszcza tego, że jak on powie Putinowi, ty stary, weź jutro skończ wojnę, to Putin oczywiście powie, tak jest, już normalnie, jutro stary, biorę telefon i kończymy wojnę. I on po prostu nie bierze pod uwagę, że można go nie słuchać, rozumiem, w ogóle. Jest taki poziom. I wiesz, ja mówię, rzeczywiście, co to jest za, tylko jak, gdzieś mówię, widziałem to, gdzieś widziałem, zacząłem szukać. Wałęsa. To jest ten sam typ i dzisiaj rozumiesz, jakby na potwierdzenie. Lech Wałęsa mocno o Donaldzie Trumpie pisze Onet Trójmiasto. Popełniłem błąd. To ja go zachęciłem do kariery prezydenckiej. No, Bojan, proszę się. No tak, tak. Nie, no to tak, Wałęsa jako sprawca wszechrzeczy, no to oczywiście też jest rzeczywiście takie... Może my tak mamy od zawsze, rozumiesz? To lizusostwo, to takie, wiesz, szastanie własną godnością, która nic nie znaczy w gruncie rzeczy? Nie wiem. No, ja myślę, że to jest rozmowa na temat tego, jakie społeczeństwo my jesteśmy w stanie tworzyć. I to jest na przykład rozmowa, którą ja toczę bardzo często i to naprawdę w takim, powiedzmy, bardzo krytycznym dyskursie z różnymi moimi towarzyszami i towarzyszkami z Bułgarii, dlatego że ja stawiam taką tezę od dawna, no, nie jestem profesorem socjologii, więc tutaj proszę... to potraktować jako pewną hipotezę badawczą. No ja nie mam na to jakichś jednoznacznych dowodów, nie przeprowadziłem badań, ale na podstawie tych obserwacji politycznych i publicystycznych, które prowadzę jednak od bardzo długiego czasu, no i też rozmów z wieloma ludźmi, no i z tobą, Maciej, i przez ile osób się przewinęło przez naszą redakcję, no, którzy mieli coś do powiedzenia przecież na temat polityki zagranicznej i na temat historii i w ogóle na temat polityki jako takiej, jako no, koncepcji w ogóle, no, jako konwencji, że tak powiem, zarządzania państwem i społeczeństwem. I wydaje mi się, że tutaj no, nie miejsce teraz, żeby tę debatę rozpoczynać, ale ja stawiam taką tezę, że my w Europie Wschodniej, zwłaszcza w krajach, które no powiedzmy nie przeżyły tego, co tam Marx określał jako rewolucja burżuazyjno-demokratyczna, albo przeżyły to w jakiś taki bardzo ułomny sposób, to wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie wytworzyć dynamiki, która pozwoliłaby nam zbudować, już nie mówię o tym, że teraz jest na to dalece za późno, ale nigdy nie wytworzyliśmy dynamiki, która pozwoliłaby nam zbudować liberalno-demokratyczne społeczeństwo. Po prostu nie przeszliśmy pewnych procesów historycznych, które przeszły państwa w Europie Zachodniej i to też nie dlatego, że jesteśmy gorsi, jak wiele osób chce dowiedzieć, tylko dlatego, że tak się po prostu potoczył proces historyczny, ale proces historyczny dowiódł też i przykładem na to moim zdaniem jest PRL, przykładem na to tym bardziej jest Bułgarska Republika Ludowa, przykładem na to tym bardziej jest Federacyjna Socjalistyczna Republika Jugosławii i o Związku Radzieckim już nie chcę mówić, że te społeczeństwa są w stanie tworzyć organizmy polityczno-społeczno-ekonomiczne, które w ramach powiedzmy 10, 20 czy 50 lat są w stanie osiągać są w stanie przeprowadzić cywilizacyjny skok, który krajom kapitalistycznym w ramach tego powiedzmy procesu i porządku politycznego, który doprowadził między innymi do rewolucji burżuazyjno-demokratycznych tam, zajął im 200 lat, 300 lat czy coś takiego. W związku z czym my mamy potencjał, tylko my mamy potencjał na inne społeczeństwo. Na inne, po prostu na inny porządek. I moim zdaniem bardzo trudno jest temu zaprzeczyć, dlatego że jeżeli weźmiemy na przykład dane, proste dane, no, demograficzne, socjologiczne, jakiekolwiek dane i porównamy sobie skok właśnie w jakiejkolwiek kwestii, no w PRL-u i w III Rzeczpospolitej, no to po jednej stronie będziemy mieli straszliwy wzrost, a po drugiej będziemy mieli w latach 90. zwłaszcza straszliwy upadek w bardzo wielu różnych obszarach. No więc trudno mówić o tym, że, no, że nie da się tego w jakiś... To znaczy trudno podważać to, że nie da się tych porządków porównać z oczywistą korzyścią dla porządku sprzed 89 roku. No ale to jest inny temat, to jest jakaś inna rozmowa, będziemy prawdopodobnie do tego jeszcze wielokrotnie wracali. I moim zdaniem to, co demonstrują ci politycy, którzy właśnie się zachowują w ten niesmaczny sposób, to jest wyraz tego, że oni są tak strasznie przywiązani do idei stworzenia liberalno-demokratycznego państwa, nie dlatego, że oni mają takie przekonanie, albo tak uważają, albo twierdzą, że tak jest najlepiej, tylko dlatego, że oni są tak straszliwie zapatrzeni w Zachód, że no im się po prostu wydaje, to jest taka jakaś naprawdę kolejna metastaza tej mitologii z lat końca lat 70. i 80., kiedy tam na Zachodzie, panie, to tamto pieniądze są, ludzie są bogaci, tamto mają technologię, tamto jest wszystko z metalu, a u nas z plastiku, tamto oni latają w kosmos, a my to jeszcze furmankami jeździmy, prawda? Takie kompleksy. No i wydaje mi się, że teraz mamy po prostu kolejną metastazę i ta metastaza jest po prostu strasznie już taka, wiesz, taka jest, taka sparszywiała, taka spartaczała, taka jest już, o Jezu, no naprawdę, to już powinno się skończyć.
jako, wiesz, jako proces jakiś taki właśnie historyczny i polityczny, ale niestety my nie potrafimy się od tego oderwać, dlatego że to wymagałoby, mówię o klasie politycznej, to wymagałoby właśnie pewnej samodzielności. No a samodzielność oznacza odpowiedzialność, a odpowiedzialność to jest coś, co po prostu absolutnie w ogóle nie może mieć miejsca, wiesz, w polskim, że tak powiem, życiu politycznym i publicznym, ktoś, że ktoś poszedł i wziął odpowiedzialność, wiesz, za coś. Więc to tak najkrócej, myślę, że można podsumować w ten sposób. Ale Maciej, wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać, no spróbujmy jednak spojrzeć na to poważnie, znaczy nie na te polskie, przepraszam, polaczkowate reakcje, bo to chyba tak trzeba określić, które ty tutaj zacytowałeś i które oczywiście to jest tylko jakiś wierzchołek góry lodowej, ale powinniśmy spróbować spojrzeć na to, co naprawdę stało się w Stanach Zjednoczonych. No, dlatego, że według mnie to, że to, nawiasem mówiąc, to dodaje tym bardziej niesmaku i karykaturalności tym reakcjom polskim. Dlatego, że przecież to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, no to jest absurd, to jest jakaś absolutna potwarz dla jakiejkolwiek procedury demokratycznej, żeby prezydent obecny w takich warunkach no takiego napięcia politycznego, społecznego i wszelkiego w Stanach Zjednoczonych, żeby ogłaszał swoją decyzję dotyczącą braku, przepraszam, nie braku, tylko rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich, kiedy był propsowany do samego końca, nadymany rozwój, i wszyscy przecież cały czas mówili, nie, absolutnie, tu będzie tak, Biden, wiesz, nasz tylko, cały naród stowarzyszy się Bidenem i tak dalej, przepraszam. I on to ogłasza w sieciach antyspołecznościowych? Ogłasza to jakimś pismem, w którym jednocześnie od razu popiera swoją wiceprezydentkę jako potencjalną nominatkę partii demokratycznej. Podpisy się jakoś nie zgadzają dziwnie i ludzie zaczynają natychmiast po tym, no dziwacznym naprawdę, po tej dziwacznej formule, jaką obrano, żeby zaanonsować tę transgresję polityczną, natychmiast zaczęli zadawać słuszne pytania, że no my oczywiście przyjmujemy do wiadomości, że Biden już nie będzie występował dłużej w roli obłoźnego sadomaso, ale czy ktoś Bidenowi już to powiedział, że nie jest już kandydatem na prezydenta? Bo tego jeszcze nie wiemy. I to pytanie według mnie przywodzi na myśl taki roboczy wniosek, który chciałem, jak to ty, Maciej, mówisz, położyć ci na biurku, czy tam położyć ci u stóp i podeliberujmy przez chwilę na tym. Czy to czasem nie jest tak, że ta rozbuchana polityka regime change, czyli tego obalania rządów, że ten kierunek, który jest realizowany przez no, jakąś część tego, co Amerykanie nazywają głębokim państwem, tej permanentnej biurokracji, czy to nie jest czasem tak, że ta polityka w końcu dosięgła Waszyngtonu? Bo 6 stycznia wiadomego roku ja postawiłem taką tezę, że polityka kolorowych kontrrewolucji dosięgła wtedy Stany Zjednoczone, gdy tłum prawicowych lumpów po prostu poszedł się pozabawiać, że się tak wyrażę, w kongresie. Inna sprawa, że tam ustawka, że FBI już, to inna sprawa. Ale wtedy był to moment właśnie taki kolorowo-kontrrewolucyjny moment w Stanach Zjednoczonych, a teraz mamy właśnie taki regime change moment, który wrócił w końcu, krążyła ta patologia po całym świecie i w końcu wróciła do domu. To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie w rzeczy o kształt tego systemu amerykańskiego, tak? Wy wczoraj z Kamilem bardzo dobrze na to wskazywaliście, że to tylko my tak jesteśmy pod wpływem pewnej narracji informacyjnej. Jesteśmy przywiązani do pomysłu, że to prezydent wszystko, on wszystkie sznurki trzyma w ręku. On podejmuje decyzję taką albo inną, również o rezygnacji, o wywołaniu wojny, zaprowadzeniu pokoju. A tutaj nam właśnie najpierw nam przez, w gruncie rzeczy, przez 2 ostatnie lata udowadniają, że na czele dużego, potężnego, największego państwa świata stoi jakaś kukła, rozumiesz, która w ogóle nie wie, za nic nie odpowiada. Jak Rosjanie mówią, ciuciolo. Ciuciolo, rozumiesz. Myli kierunki, ręce, nogi, ludzi, epoki, wszystko myli, rozumiesz. Wszystko czyta z promptera, łącznie tak, z tym wszystko czyta zdanie. Z promptera, jeśli go znajdzie, bo to czasem różnie bywa. Rozumiesz? I siada na niewidzialnych krzesłach. Tak, na niewidzialnych krzesłach, wita się z niewidzialnymi ludźmi, widzi duchy, no wszystko to, co przecież wiemy. I potem właśnie rezygnuje w taki sposób, w jaki ty mówisz. Czyli w zasadzie wiadomo, że nie on rezygnuje, tylko jego rezygnują. Ktoś go zrezygnował, tak. Tak, ktoś go zrezygnował. I to znaczy, że
to jest powrót do pytania, na które Eisenhower, zdaje się, dał odpowiedź, kto rządzi Ameryką, tak? Czyli kompleks przemysłowo-wojskowy. Oczywiście my to mówimy kompleks tego i to jest taki kompleks przemysłowo-wojskowy, to jest takie, wiesz, unosi się w powietrzu, a ja bym bardzo chciał poznać konkretnych ludzi, którzy mówią, którzy dzwonią do tego nieszczęsnego dziadygi, mówią, weź ogłoś to w telewizji, podpisz to albo tamto i w jakimś miejscu globu wybucha wojna i giną tysiące ludzi natychmiast. Ja bym chciałbym poznać te nazwiska i zobaczyć te twarze. Nie wiem, czy to jest możliwe. Maciej, ale myślę, że to nie jest zupełnie niemożliwe. Ale tak jest, zaśpiewa. Ale zostało udowodnione w każdym razie, że cały ten system jest bajką, oszustwem, rozumiesz? To wszystko jest czymś, na co my się daliśmy nabierać, ale między nami mówiąc, chcieliśmy dać się nabrać. Przynajmniej część, ja nie mówię o nas, tak? ale duża część ludzi, nawet inteligentnych, publicystów, polityków, dała się umyślnie na to nabrać. Oni chcieli w to uwierzyć. I teraz masz, i teraz nagle zdziwienie? Dlaczego? Maciej, no więc tu znowu wracamy do tego pytania, do którego ja teraz nie chciałbym tak, znaczy nie tyle nie chcę wracać, co nie chciałbym rozwijać swojej odpowiedzi, bo obawiam się, że tutaj deliberacje na ten temat zajęłyby nam co najmniej kolejne pół godziny, ale mi się wydaje, że jeżeli tak rzeczywiście było, a ty stawiasz taką hipotezę, to znaczy rozumiem, że na przełomie lat 80. i 90., czy gdzieś tam na początku transformacji wyłonił się taki pomysł, że żeby na siłę uwierzyć w tę mitologię i dać się jej ponieść i jakoś próbować na niej budować. No i no to znaczy, że coś poszło bardzo nie tak, dlatego że no człowiek poważny jednak, który zamierza realizować jakąś praktykę polityczną, że tak powiem, no nie może bazować tylko i wyłącznie na jakichś takich mitologicznych przekonaniach i na fantazmatach. To znaczy, być może rzeczywiście tak było, że Zachód technologicznie w latach 70. i 80. wyprzedzał Związek Radziecki, Chiny, Kubę, ruch państw niezaangażowanych i tak dalej. Być może rzeczywiście tak było. Nie przesądzam, ale no skłonny jestem w to uwierzyć. Okej, to prawda. Tylko że samo to jako podstawa do przekonania o wyższości porządku kapitalistycznego nad socjalistycznym, no nie wystarczy do tego, żeby budować później no, jakąś architekturę polityczną, która będzie trwała i która będzie się odwoływała do takich kwestii jak interesy i odpowiedzialności. Ponieważ zostało to wszystko zbudowane od początku na emocyjkowatości, przynajmniej tak odczytuję twoją tezę, no to my tę emocyjkowatość teraz rozwijamy twórczo, ale niestety tego rodzaju właśnie postępowanie no, ma swoje bardzo wyraźne ograniczenia, dlatego że rurę można rozgrzać do czerwoności, ale w pewnym momencie ona się topi. To nie jest po prostu żadna... No to wiesz, to nie jest żaden kierunek, no to 30 lat wytrzymało i tak nawiasem mówiąc, no jest to ewenement, że tak długo. No i to, że wytrzymało i że to jest ewenement, to jest jedno, tylko teraz pytanie dla świata bardzo ważne, jak długo jeszcze wytrzyma? Ja stawiam, no jeszcze wytrzyma. Ja myślę, że to jeszcze wytrzyma. To znaczy w Polsce to oczywiście nie ma znaczenia, co się w Polsce stanie z punktu widzenia świata. Natomiast sądzę, że to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to też jest według mnie sygnał tego, że system dotarł do ściany. No, po pierwsze, mamy to, co ty opisałeś, właśnie jakiegoś takiego, no wiesz, zdemęciałego dziadka, który kompletnie się nie orientuje, wiesz, gdzie w ogóle w danej chwili no, topograficznie, geograficznie, czy nawet w sensie komnaty jakiejś, czy pokoju, gdzie się znajduje, prawda? No to nie ma pojęcia. Nie jest w stanie, już nie mówię o tym, że no, nie jest w stanie kierować niczym. Prawdopodobnie te osoby, główne osoby, które nim kierują, i to jest moja oczywiście hipoteza, no nie tylko moja, to znaczy proszę tutaj nie oskarżać mnie jakoś megalomanię, no jest wiele osób, które tego rodzaju tezę stawiają, ja się po prostu z tym zgadzam. I też sam mam jakieś spostrzeżenia zmierzające w tym kierunku, ale to są, no to jest Antony Blinken i Jacob Sullivan. No to są dwie osoby, które sterują według mnie polityką Białego Domu i tym, co w Białym Domu się w ogóle dzieje. Na każdym poziomie, i politycznym, i takim, no, na tym, co się tam po prostu organizacyjnie dzieje. To znaczy, jakie śniadanie dzisiaj czy jutro dzisiaj zostało, a jutro zostanie ewentualnie podane Bidenowi. I myślę, że to są te dwie osoby, ale oczywiście nigdy nie można tego sprowadzać do kwestii tego, że no tutaj kto zrezygnował Bidena, no czy to zrobił ten, czy tamten, czy ktoś inny, dlatego że w Stanach Zjednoczonych olbrzymią rolę odgrywają
gigantyczne biurokratyczne konsorcja. Jednym z nich jest oczywiście to, o czym mówił Eisenhower, czyli kompleks przemysłowo-wojskowy. Drugim takim konsorcjum jest to powiedzmy Wall Street, tak najogólniej biorąc. Trzecim takim konsorcjum jest właśnie ten aparat kolorowych rewolucji i aparat tego ustawicznego siania chaosu na całym świecie. I wszystkie te nurty mają swoje reprezentacje. Oczywiście tych nurtów jest więcej, ja tutaj tylko wymieniłem tak to kilka, ale mają swoje reprezentacje instytucjonalne i kadrowe. I na przykład reprezentacją instytucjonalną i kadrową tego właśnie aparatu kolorowych kontrrewolucji, to się oczywiście nazywa kolorowe rewolucje, ja celowo używam słowa kontrrewolucje, bo tak się na to powinno mówić. To, czyli ten regime change, ta biurokracja regime change, to są ludzie, którzy na przykład, których reprezentuje Fundacja Nowej Ameryki i jej przewodnicząca, która pisze radosne eseje o tym, jak Stany Zjednoczone muszą naprawdę, no, a jeszcze ona ma na nazwisko Slaughter, czyli rzeźnik. Tak naprawdę to jest bardzo symboliczne moim zdaniem tutaj, ale ona pisze sążniste eseje na temat tego, jak trzeba absolutnie tutaj i jak to mamy do czynienia ze światem, który jest spolaryzowany pomiędzy populistami i, uwaga, rządami porządku otwartego. Otwarty porządek to jest ten porządek, oczywiście ona tego expressis verbis nie wyraża, otwartego na interesy amerykańskiego imperializmu, no to wtedy jest otwarty porządek i wszystko jest dobrze, a reszta są zamknięci populiści, autokraci, jacyś tam jest straszni ludzie. I jednocześnie, oczywiście to jest jakaś tam intelektualna postać, ta pani Slaughter, ale oprócz tego są przecież ludzie, którzy naprawdę w tym wszystkim za tym stoją. I nie mówię o tej gigantycznej biurokracji, która jest złożona głównie z organizacji pozarządowych rozsianych na całym świecie, które są finansowane naprawdę nie tylko przez tego starego grandziarza finansowego z nazwiskiem na literę S, tylko przez Fundację Forda, przez Fundację Rockefellerów. No jest naprawdę, naprawdę można sobie... Wystarczy sobie poczytać, kto ostatnio wpłacał właśnie w ubiegłym roku na Fundację Nowej Ameryki. No to tam Bill Gates tam jest, Bloomberg tam jest, naprawdę to sami, wszyscy, że tak powiem, no... Ta grupa, no, którą możemy zaliczyć spokojnie do, jak to się mówi, usual suspects, czyli tych, których to można podejrzewać zawsze o to, że są zamieszani w jakieś takie niecne imperialistyczne gierki, które są realizowane przez administracje amerykańskie, kolejne, wszystkie. I reprezentantką tego nurtu na przykład jest Hillary Clinton. Reprezentantką tego nurtu jest Kamala Harris. I tutaj mamy też do czynienia z pewną konfrontacją, no, której nie można nie zauważyć, ponieważ przeciwko tym ludziom występuje na przykład cały czas klan Partii Demokratycznej, który jest związany z Barackiem Obamą. Przeciwko temu występuje również cały klan, który część Partii Republikańskiej, podkreślam część, mówiliśmy o tym wczoraj trochę z Kamilem, która jest związana z Donaldem Trumpem. Znaczy ludzi, części amerykańskiego establishmentu, części klasy kapitalistycznej, która chce przestać inwestować w jakieś tutaj ideologiczne aberracje, tylko chce się skupić na zarabianiu pieniędzy. To jest po prostu kontynuacja czegoś, co zaczęło się w Stanach Zjednoczonych już w latach 20. i 30., ten rozdźwięk pomiędzy tą bardzo bogatą finansjerą i też bardzo bogatymi, ale mniej bogatymi przemysłowcami i ludźmi, którzy po prostu interesują się zarabianiem pieniędzy. Nie ma teraz czasu na to, żeby to wszystko wyjaśniać, ale mamy do czynienia z zapaścią, ze straszną implozją, jeżeli chodzi o możliwość dogadania się w ogóle w łonie amerykańskiej klasy rządzącej. I stąd się biorą te wszystkie drastyczne ruchy. Oczywiście to nie pierwszy raz, bo przecież to, że był nieudany zamach na Trumpa i mu tam przydziurawili ucho, no jednego prezydenta już zabili, prawda? Nie. Więc to nie jest coś, co jest absolutnie nowe dla Stanów Zjednoczonych, ale to jest coś, co dzieje się w okolicznościach, które naprawdę mogą doprowadzić do absolutnie nieprzewidywalnych w ogóle konsekwencji i które w ostatecznym rozrachunku grożą nam cywilizacyjną zapaścią, no, której nigdy nie odbudujemy. I tu mogę oczywiście wrócić do kwestii, którą poruszyliśmy wczoraj z Kamilem, to znaczy Donald Trump prawdopodobnie wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i zupełnie nie wiemy, co z tego będzie wynikało. Pomysł, jakoby on miał rzeczywiście doprowadzić do jakiegoś tutaj zrównoważenia stosunków międzynarodowych. I jest mrzonką. Jest absolutną mrzonką. Zwróćmy uwagę, ja o tym wczoraj mówiłem, kto był na konwencji republikańskiej i kto w jaki sposób pogrywa z Trumpem. I mam na myśli Nikki Haley, Mike'a Pompeo, no Johna Boltona tam nie było, ale McMaster chyba gdzieś tam się kręcił. No naprawdę...
To znaczy ci ludzie cały czas tam są. Nie zostali odstrzeleni, nie zostali odstawieni. J.D. Vance ma zdjęcia z Lindseyem Grahamem, jak tam jadą gdzieś w jednym samochodzie i się śmieją. Być może to nie ma niczego wspólnego z realizacją jakichś wspólnych pomysłów politycznych, ale to wszystko jest szalenie niebezpieczne, dlatego że to wieszczy, że druga kadencja Trumpa będzie taka jak pierwsza kadencja Trumpa. Będziemy mieli dużo gadania, będziemy mieli dużo pustych gestów, niektóre z nich wartościowe, jak na przykład spotkanie z Kim Jong-unem, ale nic z tego nie będzie wynikało, dlatego że cały aparat polityki zagranicznej zostanie powierzony po prostu no, tym samym. Tak. No, no, zostanie powierzony, no już żeby się nie wyrażać, złym ludziom. No, złym tak, ludziom. No widzisz, a trzeba odnotować, że w historii ludzkości była taka chwila, kiedy próbowano rzucić wyzwanie temu porządkowi. I oczywiście myśmy kiedyś rozmawiali. Teraz też próbują. Teraz też próbują. No, mam nadzieję, że dużo bardziej skutecznie i w sposób taki, który wyciąga wnioski z błędów popełnionych w przeszłości. Ale to jest temat na oddzielną rozmowę i również tematem na oddzielną rozmowę jest to, że moglibyśmy o tym konkurencyjnym systemie gadać, czyli o Związku Radzieckim długo. Myśmy kiedyś poświęcili temu jedną audycję. Myślę, że kiedyś warto do tego wrócić, bo się parę rzeczy i być może również nasze poglądy na niektóre rzeczy się zmieniły. Ale w Polsce, bo o tym chcę mówić, przybrało to formę manifestu lipcowego z 22 lipca, którego właśnie 80. rocznicę obchodzi. Bydgoski PPS zorganizował bardzo ciekawą konferencję naukową na ten temat w Bydgoszczy. Ty na niej występowałeś, ja byłem w szpitalu i choć byłem zaproszony, bardzo dziękuję za to zaproszenie, no niestety nie mogłem. Ty byłeś zaproszony i mogłeś tylko ze względu na rodzące się dziecko twoje. Mogłeś już tylko, narodzone, tak. Już narodzone, tak. Wszyscy Bojanowi gratulujemy z okazji urodzin Simony. I wystąpiłeś online i bardzo liczę na to, że to, co tam powiedziałeś, znajdzie się na piśmie i to opublikujemy w strajku. Na pewno to zrobimy. Być może publikujemy też wystąpienia innych gości, ale to jest jak gdyby taki anons, powiedziałbym. Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, no nas dzieli, Bojan, co najmniej pokolenie, tak? To ja oczywiście nie byłem, bo już tak stary nie jestem, że nie pamiętam manifestu komunistycznego, ale pamiętam ludzi, bo byłem już świadomym i w miarę dorosłym człowiekiem, którzy go pamiętali i czym dla nich on był. I oczywiście ja się obracałem w określonych kręgach, ale ci wszyscy, czy znakomita większość z nich, mówiła, że to było dla nich, jakby to powiedzieć, łyk świeżego powietrza, łyk świeżej wody. Po strasznej, sześcioletniej wojnie w Polsce, sześcioletniej wojnie, która kosztowała nas miliony współobywateli. Cały świat kosztowała dziesiątki milionów. I najwięcej Związek Radziecki. I nagle przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, mamy tutaj morze ruin, mamy cmentarze w zasadzie, jesteśmy jednym wielkim cmentarzyskiem. Zaczniemy od nowa. I to naprawdę na znakomitej większości, śmiem twierdzić, ludzi zrobiło wrażenie. Każdy oczywiście miał takie, a nie inne kalkulacje. Ale istota była taka rzeczywiście. Tamto nie mogło być dobre, skoro efektem tego była wojna taka straszna. Więc zacznijmy od nowa. I to jest rzecz, której oczywiście te wszystkie durnie w rodzaju tych, co już nie chcę wymieniać nazwisk redaktorów i tych pseudonaukowców, którzy wydają różne książki, oni tego nie rozumieją. Oni przedstawiają prezentyzm w najczystszej swojej postaci. No dzisiaj to byśmy, no dzisiaj tak. A wtedy? Gdzieś ty wtedy? Gdzie byś wtedy był? Jeśli byś był, oczywiście. Ja nie mówię o pani Marii Żukowskiej, która chciała, żeby się Armia Radziecka zatrzymała na Bóg, bo jej by wtedy nie było, oczywiście. No ale w każdym razie, wiesz, to jest ten element, ten czynnik, na który trzeba zwracać uwagę i dzięki temu dokonał się to, co powiedziałeś na początku też, ten skok cywilizacyjny. Wiesz, to było w naszej historii tego nie było. Nigdy. Jeżeli chodzi o sam manifest lipcowy, to mi się wydaje, że najważniejsze, ja to powiedziałem na tej konferencji, że dla mnie najważniejsze jest to, że jest jeszcze jakaś grupa ludzi,
Ona jest bardzo niewielka. No powiedzmy sobie to zupełnie szczerze. Jest jakaś grupa ludzi, bardzo niewielka. Nie wiem, może jest nas 50 osób, może jest nas 500 osób. Nie, w jakimś wariancie takim bardzo optymistycznym zakładam, że kto wie, w całej Polsce może 5 tysięcy. Ale to naprawdę bardzo optymistyczny wariant, którzy rozumieją wagę i powagę tego momentu historycznego. I którzy rozumieją to, że wszystko, co udało się zniszczyć i co udało się zbudować po 1989 roku, a mimo wszystko zniszczono więcej niż zbudowano, ale to jest temat też na osobną rozmowę, ale wszystko, co jest dzisiaj dziedzictwem, które apologeci transformacji uważają za godne właśnie wychwalania, to tak naprawdę zaczęło się 22 lipca 1944 roku. Nic byście nie mieli, żadnej z tych rzeczy, gdyby nie Polska Rzeczpospolita Ludowa, gdyby nie te masowe, gigantyczne inwestycje w infrastrukturę, w gospodarkę, w oświatę. No, jeżeli ktoś chce, tak no powiedzmy na poziomie, no dajmy na to estetycznym czy artystycznym, zapoznać się z poziomem, z którego ten skok cywilizacyjny został dokonany, to niech sobie obejrzy na przykład film Konopielka. Bardzo polecam. To jest naprawdę, albo przeczyta tę powieść. To no, wtedy zrozumiemy, wobec jakiego wyzwania cywilizacyjnego stanęła Polska Rzeczpospolita Ludowa i czego się podjęła. Odważni ludzie, którzy zdecydowali się w racjonalny sposób, ile tam było tych punktów? 7, 9 w tym manifestie? I no tak, tak, ja gdzieś to tutaj mam, mogę nawet zaraz zacytować, ale ze wszystkich tych punktów, gdzie była mowa o tym, że odbudujemy kraj z ruin, że no, ziemia chłopom, fabryki robotnikom, no wszystko to, no to jedna rzecz się chyba tylko nie udała. Jedna rzecz się nie udała, to znaczy nie udało się zrealizować, przynajmniej nie w pełni, swobody demokratycznej i tam no, powiedzmy te wszystkie kwestie, które no, są związane właśnie z tym, no co w PRL-u jednak, no, trzeba powiedzieć, że jakieś deficyty powiedzmy demokracji były. I to, no to jest jedna z rzeczy, jedna z dziewięciu wielkich rzeczy, która została zrealizowana bardzo połowicznie. I mi się wydaje, że trzeba to zobaczyć. Ale to, co jest najważniejsze, wracając do tej kwestii tej małej grupki ludzi, wszystko jedno, czy to jest 50, 500, czy 5 tysięcy osób, to, że ona istnieje, Maciej. I my powinniśmy naprawdę z optymizmem o tym mówić. Zdaję sobie sprawę, że to jest mało, ale powinniśmy mówić z optymizmem, dlatego że jesteśmy bohaterami. Jesteśmy ocaleńcami. Nas, Maciej, miało nie być. My wszyscy mieliśmy zostać zaszczuci terrorem propagandowym 30 lat, mieliśmy zostać wyprowadzeni do kąta albo gdzieś poza w ogóle nawias przestrzeni publicznej, przykuci łańcuchami głodzeni czy torturowani tak długo, aż wyrzekniemy się wszystkiego, co reprezentujemy. Aż wyrzekniemy się naszego światopoglądu, aż wyrzekniemy się naszej historii, aż wyrzekniemy się naszej filozofii, aż wyrzekniemy się naszej moralności. Tego wszystkiego miało nie być i nie udało się. Okej, w dużej mierze się udało, ale się nie udało w pełni. I moim zdaniem to jest jednak sukces nasz. To jest nasza nie wiem, siła, powiedzmy, politycznego charakteru. Nie mówię tu o sobie czy o tobie, bo to nie o to chodzi, żeby nas wychwalać dwóch. Tylko mówię, i bo to dotyczy naszych widzek i widzów, to dotyczy tych ludzi, którzy wzięli udział w tej konferencji, to dotyczy wszystkich tych, którzy dzisiaj próbują kierować się rozumem i za wszelką cenę, nawet czasem za cenę tego, że jakieś szurystowskie teorie spiskowe gdzieś tam są proponowane w przestrzeni publicznej, próbują za wszelką cenę oponować systemowi kłamstwa, manipulacji i te gręgolady, który jest tam dzisiaj proponowany. Dzisiaj, 30 lat po transformacji, co było 30 lat po powstaniu PRL-u? 1966 rok, 1000 szkół na tysiąclecie, to było. Takie mieliśmy inwestycje. A co mamy 30 lat po transformacji? Mamy gigantyczny kryzys cywilizacyjny. Prostytucję, pornografię, narkotyki, brak dostępu do elementarnej oświaty, brak dostępu do służby zdrowia. Dopiero co była pandemia, 250 tysięcy ludzi poszło do piachu, nikt za to nie odpowiedział. A w PRL-u, gdy była afera mięsna, na czym polegała afera mięsna? Na tym, co się dzisiaj robi w każdej fabryce, przepraszam, przetwórstwa kurczaków, czyli z kilograma mięsa robi się 3. To ludzie dostali karę śmierci za to. A dzisiaj mamy to, dzisiaj ta patologia, którą karano śmiercią w PRL-u, jest na porządku dziennym. Oszukiwanie ludzi. Więc chcę powiedzieć, że ci wszyscy, którzy widzą, myślą i samodzielnie są w stanie analizować historię i rzeczywistość, to jest wielka wartość. I to, że oni są dzisiaj z nami, tutaj na tym kanale, albo że byli dzisiaj na tej konferencji, to powinien być przyczynek do naprawdę optymistycznego spojrzenia. To znaczy, że cały czas i to różne pokolenia, bo tam byli przecież ludzie o wiele starsi od ciebie i ode mnie i słuchają i są z nami ludzie o wiele młodsi od ciebie i ode mnie, tutaj przecież w tej przestrzeni wirtualnej, w której my się obracamy,
To jest świadectwo tego, że nawet ten terror propagandowy, ta gigantyczna nawała ma swoje ograniczenia i można je wykorzystać i trzeba je wykorzystywać. Tak jest, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś i ja tylko do tego dodam jedno, że to, co budzi mój optymizm, poza tym, co właśnie wymieniłeś, to budzi też, że pojawiają się, na moją głowę, pojawiają się coraz częściej bardzo młodzi ludzie, którzy przychodzą, no powiedzmy do takich ludzi jak ja, czy ty, czy ludzi starszych, mówią, a jak było naprawdę? Bo oni już wiedzą, że im kłamią. A jak było naprawdę? I wiesz, i takich ludzi jest coraz więcej. Oni oczywiście to trawią przez swoje głowy, trawią przez zachowania, trawią przez milion tysięcy rzeczy, które mogą tą narrację wzmocnić, osłabić, no wszystko jedno co. Ale oni zaczynają samodzielnie poszukiwać, bo wiedzą, że to, co teraz jest i to, co im się teraz mówi, że jest takie wspaniałe, to jest nieprawda. I to będzie, znaczy gdzieś się urodził już ktoś, kto wstanie któregoś dnia rano i powie, no dupy z tym wszystkim. Koniec. No tak, tak. I to jest nasza, moim zdaniem jest to jakaś odpowiedzialność, no znaczy nasza, no moja i twoja tyle, o ile no my tu jesteśmy rzeczywiście tym jakimś powiedzmy skrzydłem agitacyjno-publicystycznym, ale to powinna być odpowiedzialność jakichś no, środowisk aktywistycznych. Dlatego, że ten niepokój dotyczący kształtu systemu, który wiadomo, że nie jest dla nas. I to przepraszam, to nawet wiesz, w takich zdemoralizowanych społeczeństwach jak bułgarskie widać. I mówię tu z pełną odpowiedzialnością, to nie jest żadna jakaś demagogia z mojej strony, to jest naprawdę bardzo politycznie zdemoralizowane społeczeństwo i bardzo, no, że tak powiem, sprymityzowana opinia publiczna, uprymitywniona, no, nie wiem jak to określić dokładnie, ale to nawet tam, no, mam takiego kolegę, który jest wykładowcą na Uniwersytecie w Sofii, nazywa się Strohilde Liński i on właśnie powiedział, że dla niego jednak optymistyczne w tym całym bałaganie i w tej całej biedzie, w tej mizerii, w tym śmietnisku po prostu, w które przepoczwarzono Bułgarię, jest to, że przychodzą tam młodzi ludzie i oni nie są zorientowani politycznie, oni nie mają rzeczywiście jakiegoś politycznego wykształcenia, nie mają w ogóle nawet takiego orientacji konkretnej i są strasznie zagubieni w tym wszystkim, ale wiedzą, i to jest wspólny mianownik praktycznie dla wszystkich, że ten system ich oszukuje, wykorzystuje i wyzyskuje. Wiedzą to. Wiedzą to i wiedzą, że to na pewno nie jest dla nich i, no tak, i na takim intuicyjnym poziomie tego nie popierają, ale odpowiedzialnością środowisk politycznych, środowisk partyjnych, środowisk aktywistycznych powinno być to, żeby ci ludzie po prostu nie zagłosowali na Konfederację. Ale nawet jeżeli pójdą głosować na Konfederację, to w pewnym momencie zorientują się, że to nie jest jaskinia tego lwa. Natomiast no, naszą odpowiedzialnością, jako no, powiedzmy ludzi, którzy to rozumieją, no, ludzi lewicy już tak, nie powinno się tego słowa używać, znaczy, że jest to, żeby te męki, te tortury skrócić. No ile można jeszcze czekać? Tak, no dobra. No, manifest lipcowy 2.0 potrzebny od zaraz, że tak powiem. Potrzebny od zaraz. No, szukamy autora. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy program. Państwu dziękuję za uwagę. Jestem przekonany, że Państwo szczególnie po dzisiejszej audycji zechcą nas lajkować, subskrybować, a także wspierać finansowo właśnie na to, o czym Bojan przed sekundą mówił. No i mamy nadzieję, że z tych 5000 optymistycznie będzie nas więcej i więcej. Dziękuję jeszcze raz. Kłaniamy się. Do zobaczenia. Do następnego spotkania.